Moje nazwisko Ewa Tomaszewska. Kandyduję z okręgu 4 z listy PiS-u, z 4 miejsca. Mam zamiar kontynuować te zajmowanie się tymi kwestiami, którymi zajmowałam się zarówno w polskim parlamencie, w Sejmie i w Senacie, jak i w Parlamencie Europejskim w czasie poprzedniej kadencji. To są przede wszystkim sprawy pracownicze, sprawy socjalne. To są także zagadnienia dotyczące szkolnictwa wyższego, rozwoju nauki i kultury. I kwestie ważne dla polskich rodzin mieszkających za granicą, szczególnie w małżeństwach mieszanych. Chodzi mi o ochronę polskich dzieci przed blokowaniem im możliwości porozumiewania się w języku polskim z własnymi rodzicami, które ma prawo rozmawiać z ojcem po polsku. Jeśli chodzi o kwestie pracownicze, to widzę możliwość w ochronie praw pracowniczych, które są zawarte w dokumentach Unii Europejskiej, w dyrektywach, choćby dyrektywa o czasie pracy, czy inne dyrektywy określające bezpieczeństwo pracy. Jeśli chodzi o kulturę, to ważne jest dla mnie korzystanie z przyjmowanych przez Unię Europejską przepisów dotyczących promocji kultury europejskiej w krajach trzecich. Chodzi mi oczywiście o promocję kultury polskiej. To była kwestia roku Chopinowskiego 2010. To były działania na rzecz zademonstrowania, jak rozwija się polski parlamentaryzm, bo mamy tu osiągnięcia znacznie lepsze niż wiele krajów Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ważne jest działanie w kierunku ochrony praw autorskich z jednej strony, a dostępu do informacji, do kultury z drugiej strony, jeśli chodzi o to, co się dzieje w internecie, o wszystkie media elektroniczne. Więc tutaj jest bardzo szerokie pole do uregulowania kwestii, które będą ważne i dla autorów, i dla nas korzystających na co dzień z wiedzy, która jest dostępna w internecie. W poprzedniej kadencji przyjmowane były dokumenty, które pokazywały ścieżkę tworzenia bibliotek cyfrowych na poziomie europejskim, bibliotek wyższych uczelni, które stawałyby się dostępne dla ogółu Europejczyków, dla ogółu ludzi korzystających z internetu, a więc dawałoby to szansę znacznie szybszego, łatwiejszego rozwoju intelektualnego wszystkich użytkowników internetu. Proszę Państwa, 70% polskiego prawa stanowione jest już na poziomie Unii Europejskiej. Naprawdę warto wziąć udział w tych wyborach, warto pójść i wybrać nie tych, którzy będą, jak to się mówi, kolokwialnie pajacować tam, ale tych, którzy będą solidnie pracować w Państwa interesie.